Szanowni Państwo, wznawiam obrady 38. sesji Rady Miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2021 roku. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, rokrocznie przedkładana jest Wysokiej Radzie taka uchwała dotycząca programu. Co rok mamy program, jesteśmy przepisami, ustawą zobowiązani do tego, aby na terenie miasta, samorządu funkcjonował program opieki nad zwierzętami. Trzy główne i najważniejsze cele takiego programu to po pierwsze zapobieganie bezdomności zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi i trzecie zadanie to jest poszukiwanie nowych właścicieli dla tychże zwierząt. W tym zakresie oczywiście miasto wspiera się podmiotami zewnętrznymi. W przypadku programu opieki nad zwierzętami miasto ma już zawarte trzy umowy. Pierwsza umowa dotyczy odławiania zwierząt z terenu miasta. To zadanie jest realizowane przez schronisko dla zwierząt Zwierzaki do Wzięcia. Taka jest nazwa. Bezpośrednio przy tym schronisku działa gabinet weterynaryjny, czyli właściciele tego schroniska są, czy właściciel tego schroniska jest zarazem lekarzem weterynarii. Nie spotkałem się z żadnymi złymi opiniami, jeśli chodzi o to. To schronisko nieduże, można powiedzieć, prowadzone w sposób rodzinny schronisko. Wszelkie komentarze, informacje na temat tego schroniska są bardzo dobre i również jeśli chodzi o szukanie domów, szukanie nowych właścicieli dla tych bezpańskich zwierząt. Druga umowa, którą mamy zawartą, która jest zawarta, a wchodzi w zakres tego programu opieki nad zwierzętami, jest to umowa z gospodarstwem rolnym pod Łukowem. Ta umowa dotyczy takiej sytuacji, gdyby zaistniała konieczność, aby jakieś zwierzę gospodarskie musiało być przez jakiś czas tam przetrzymywane. I trzecia umowa jest to umowa z lekarzem weterynarii tutaj na terenie naszego miasta. Umowa, która określa, że w trybie ciągłym, czyli przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku, taki lekarz weterynarii jest w gotowości, gdyby na przykład doszło do, może nie na przykład, ale dokładnie doszło do jakiegoś zdarzenia o charakterze komunikacyjnym z udziałem takiego zwierzęcia, ma obowiązek taki lekarz weterynarii zareagować i udzielić niezbędnej pomocy takiemu poszkodowanemu zwierzakowi. Cała wartość tego programu to jest 108 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, moje pytanie jest następujące. Jeżeli mieszkaniec będzie miał problemy w związku z tym, że obok jego domu, obok jego bloku, obok jego klatki schodowej biega stado, bo tak przecież bywa, bezdomnych psów. Ja rozumiem, że do godziny 15:30 powinien się kontaktować z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Co zrobić, jeżeli jest to godzina 16 w piątek? W sytuacji, kiedy jest to ta wspomniana godzina, czyli po godzinach pracy urzędu, to takie informacje przekazywane powinny być na policję, krótko mówiąc. I policja ma kontakt do schroniska, chociaż tak jak Państwu powiedziałem, to nie jest tajemnicą kto, jakie schronisko świadczy tę usługę. Niemniej jednak właściciel tego schroniska nie będzie reagował na sygnały mieszkańca wprost, tylko tak jak powiedziałem, za pośrednictwem policji może taka sytuacja mieć miejsce. To dotyczy również zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, czy też tej sytuacji, kiedy na przykład, i to też jest, może być taka sytuacja, kiedy to na przykład policja w wyniku jakiejś interwencji stwierdza, że zwierzę takie typowo gospodarskie jest w złym stanie, w złych warunkach, to wtedy taka decyzja zapadnie i to zwierzę zostanie przetransportowane do takiego gospodarstwa rolnego. Także po godzinach pracy urzędu na policję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, na początek chciałbym powiedzieć, że jestem w kontakcie z niektórymi organizacjami społecznymi w naszym mieście i w
regionie i naprawdę te organizacje są bardzo zadowolone, że miasto podpisało umowę z tym schroniskiem, z którym podpisało. I kurczę, czytam ten projekt uchwały i brakuje mi tu jednej rzeczy. Nie wiem, czy ja po prostu tego nie potrafię znaleźć. Brakuje mi tutaj chipowania psów. Chciałbym się zapytać, dlaczego tego nie ma? Czy po prostu może, nie wiem, czy było małe zainteresowanie, czy może środki budżetowe w tym roku przez na przykład koronawirusa nie pozwalają na takie rzeczy. I chciałbym jeszcze poruszyć taką sprawę. Mieszkańcy zgłaszają mi taką rzecz, że w parku ten wybieg dla psów, że należałoby go doprowadzić do lepszej estetyki, nazwijmy to. I na przykład jeszcze jest tam potrzeba zamontowania na przykład wodopojów dla psów, czy tam jakichś zabawek i przede wszystkim zapewnienia tam monitoringu, bo no wiem, że tam dużo młodych ludzi, prawda, robi różnego rodzaju libacje. I tak właśnie mówię, że to jest wybieg dla psów, a tam częściej się widuje oprócz psów, prawda, małpki, setki, dwusetki i po prostu właśnie proszę, żeby coś w tej kwestii zostało zrobione. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Już się odniosę. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, jeśli chodzi o proces chipowania, rzeczywiście no nie ma tutaj tego wpisanego. Natomiast no ja jestem dość chłodny, jeśli chodzi o taki proces chipowania i uważam, że w bardzo niewielkim zakresie to ogranicza kwestie związane z bezdomnością zwierząt, z tym, że zwierzęta tracą swojego właściciela. A w zasadzie trzeba się przyjrzeć temu, jaki jest cel tego programu, tak? Uważam, że chipowanie tych zwierząt nie zmniejsza problemu bezdomności zwierząt. Natomiast jeśli chodzi o ten wybieg w parku, to dziękuję za tą sugestię i za tą uwagę. Jeśli chodzi o kamerę, to generalnie ten teren jest zmonitorowany. Tam są przy tym skateparku są kamery. Ewentualnie rozważymy, jak będę na spotkaniu z panem komendantem w przyszłym tygodniu, to postaram się również spojrzeć, jaki teren obejmują te kamery już tam zainstalowane i czy ewentualnie którąś z nich może uda się skierować bardziej w tym kierunku. Natomiast przyjrzymy się również temu, jak ten teren wygląda i w jaki sposób poprawić funkcjonalność, na przykład poprzez dodanie jakiegoś elementu zabawowego czy estetykę tego miejsca. Dziękuję. Ja może tylko w kwestii takiej podpowiedzi, że chipowaniem objęte powinny być psy, które trafiły do schroniska i są oddawane albo właścicielom, albo nowym właścicielom. To zabezpiecza na taką sytuację, gdzie piesek się znudzi i można go wyrzucić na dwór, prawda? Wtedy łatwo zidentyfikować, kto był właścicielem, kto był nabywcą. I myślę, że to w tej materii by troszkę usprawniło, natomiast chipowanie takie w czambuł wszystkich, no to może nie na razie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, nie mam także zgłoszeń od państwa radnych, którzy uczestniczą w sesji, przebywając poza salą obrad. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2021 roku? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. 18 radnych było za. Przechodzimy do realizacji punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Łuków w 2021 roku. Według zapisów ustawy pod nazwą Prawo wodne, kompetencją Rady Gminy, Rad Gmin jest podejmowanie uchwały dotyczącej czy uwzględniającej długość okresu
długość okresu kąpielowego oraz wskazanie konkretnego miejsca czy miejsc na terenie gminy, w których będzie możliwa taka kąpiel. Oczywiście idzie za tym odpowiedzialność po stronie samorządu za organizację takiego miejsca, a więc oznakowanie, umieszczenie, zlokalizowanie tam oczywiście niezbędnej infrastruktury oraz zapewnienie ratownika, umieszczenie również informacji na temat regulaminu tego kąpielista. W związku z tym przedkładam Państwu uchwałę określającą długość tego okresu od 26 czerwca do 31 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące sezonu kąpielowego. Lokalizacja oczywiście jest już znana. Cieszę się, że w tym roku przedkładam Państwu już taką uchwałę i w tym roku ten sezon kąpielowy nad Zalewem Zimna Woda będzie po tej jednorocznej przerwie będzie mógł być zrealizowany. Mam nadzieję, że pogoda i warunki pandemiczne pozwolą na to, abyśmy cieszyli się słońcem i wodą nad naszym zalewem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Ja mam pytanie od mieszkańców. Są tam wyznaczone miejsca do handlu. Czy będą jakieś możliwości dodatkowe ustawienia, nie wiem, przyczep kampingowych czy czymś podobnym, czy by można było też jakiegoś handel tam prowadzić? No i drugie, to ja myślę, że to jest oczywiste, ale zobowiązałem się, że je zadam. Uważam, że z wyciągu nart będzie można korzystać w sezonie, kiedy będzie otwarte kąpielisko. Czy one już będą uruchomione, o tak powiem. Dziękuję. Co do ustawiania przyczep kempingowych, to nie, pola namiotowego, pola kempingowego nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o handel, jeżeli chodzi o sam handel, to w tej chwili są takie dosyć zaawansowane prace zmierzające do tego, żeby na tym dawnym boisku, tak jeżeli każdy sobie zwizualizuje, na tym dawnym boisku, które nie jest objęte projektem, żeby na tym terenie zlokalizować część gastronomiczną i nazwijmy to część rozrywkową, tak, czyli żeby tam było miejsce, aby mogły się wszelkiego rodzaju wydarzenia, dmuchańce, park rozrywki, cokolwiek nie wyjdzie w procesie przygotowań do sezonu Łukowskiemu Ośrodkowi Kultury, ponieważ to Łukowski Ośrodek Kultury będzie za ten konkretny fragment odpowiedzialny, czyli za tchnięcie takiego wypełnienie treścią tego sezonu. Więc krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest zainteresowany prowadzeniem tam działalności gospodarczej, to zdecydowanie odsyłamy w tym kierunku i z dnia na dzień będzie się to działo. Będą zapewne zbierane oferty przez Łukowski Ośrodek Kultury i będzie tam możliwość prowadzenia działalności w formach, o których wspomniałem wcześniej. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Ad vocem pan radny Andrzej Skwarek, proszę. To żeby doprecyzować, rozumiem, że jeżeli zainteresowanych należy odsyłać do WOK-u. Dziękuję bardzo. To ja mam ad vocem do wypowiedzi pana wiceburmistrza. Panie burmistrzu, czy w związku z tym tam będzie mogła się odbyć impreza tak modnych przecież ostatnio food trucków? Czy taka jednorazowa możliwość będzie? Znaczy, pracujemy. Na ostatniej sesji budżetowej była podjęta decyzja o przeznaczeniu określonych środków finansowych, aby wykonać przyłącze wodociągowe i przyłącze elektryczne do tego miejsca. Te prace już się toczą i celem tego wszystkiego jest właśnie taka sytuacja, żeby mogły się tego typu imprezy odbywać. Aczkolwiek, i tu zaznaczę, z tego co wiem, chyba organizatorzy tego typu, znaczy konkretnie tych food trucków, nie do końca są akurat takim miejscem zainteresowani. To jest taka wiedza od pana dyrektora, zapewne już sondował te firmy. Oni wolą miejsca w centrum miasta, czyli to klasyczne miejsce. Natomiast tam to według naszych jakichś takich szacunków czy też oczekiwań zapewne pojawi się kilka budek z jedzeniem,
Zapewne pojawią się jakieś dmuchańce, być może pojawi się również, bo wiem, że są jakieś rozmowy ewentualne w kwestii Wesołego Miasteczka, to trudno powiedzieć, czy to będzie krótkotrwałe, czy długotrwałe, bo trzeba mieć świadomość, że w takich miejscach jest bardzo duże ryzyko działalności, prowadzenia działalności gospodarczej związane z pogodą. Nie tak chyba wczoraj miałem spotkanie z jednym z potencjalnych oferentów. Przyszedł po te informacje, po które zapewne do pana Andrzeja Skwarka przychodzą przedsiębiorcy. I jak sam określił, to był chyba sezon 2019, jak było otwarte i była bardzo słaba pogoda. I wszyscy, którzy włożyli pieniądze dosyć duże, bardzo narzekali potem. No niestety, takie jest ryzyko biznesowe tych miejsc. Panie burmistrzu, mam pytanie następujące treści. Czy dopuszcza pan możliwość, jeśli okaże się, że nasi synoptycy przewidzą połowę do połowy września temperatury powyżej 35 stopni, przedłużenie tego obszaru kąpielowego do 15 września. Terminu, przepraszam. Chodzi o termin, bo mamy termin do 31 sierpnia. Czyli czy przewiduje pan w tej sytuacji możliwość przedłużenia terminu kąpielowego do 15 września? No należałoby podjąć nową uchwałę zmieniającą te zapisy, które tutaj zostają podejmowane. Obawiam się, że jest to niemożliwe, bo również jest określony czas do końca, chyba do końca marca na podjęcie uchwał dotyczących lokalizacji kąpielisk i określenia również terminów. W mojej ocenie to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, żeby jeszcze wydłużać do połowy września, tak samo jak i na basenach. Tak samo jak i na basenach musimy również patrzeć na koszty związane, no bo jeżeli podejmujemy decyzję o tym, że ten sezon jest wydłużony, to tak jak ja Państwu w komentarzu powiedziałem, my bierzemy odpowiedzialność za organizację tego miejsca, za to, że w tym miejscu będzie, krótko mówiąc, bezpiecznie, a bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Więc myślę, że do końca sierpnia myślę, że to jest taki czas naprawdę już wystarczający, a jeżeli potem jest jeszcze ciepło, to korzystajmy z tego ciepła, korzystajmy z kąpieli słonecznych. Panie burmistrzu, ja rozumiem obostrzenia ustawowe, ale jeśli się okaże, że naprawdę będzie we wrześniu ciepło, nawet jeśli nie będzie ratowników, bo chyba to o to chodzi, że odpowiednie służby będą pilnowały bezpieczeństwa kąpiących się, żeby to nie było, że to będzie zamknięte. Bo jeśli załóżmy przyjdzie sobie grupa 5-7 osób 12 września, żeby się wykąpać. Czy o to chodzi? Czy oni będą mogli wejść i zażyć kąpieli wodnych? Bardzo proszę, panie. Po kolana tak. No nie, no generalnie, no nie, no jest kąpiel, jest tak, kąpielisko jest strzeżone w określonym czasie. Jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić, to jakby no chyba powinien to robić z pełną świadomością, że łamie regulamin obowiązujący na terenie danego obiektu. Krótko mówiąc, w określonym czasie, na określonych zasadach można korzystać z tego. Natomiast co się stanie, jak ktoś ten zakaz złamie? No on go po prostu złamie. No to powinien być świadomy konsekwencji. No nikt nikogo jeszcze za morsowanie, czyli za kąpiele poza sezonem, nie zamknął do więzienia. Natomiast każdy czy też pewnie nie ukarał grzywną, bo ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Natomiast no wtedy jest jasna sytuacja. Krótko mówiąc, uważaj na siebie, bo no nie ma w pobliżu ratownika, który może ci pomóc. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o to przedłużenie terminu, to o czym pan burmistrz wspomniał, wielokrotnie były rozmowy z OSIR-em na temat potencjalnego wydłużenia terminu na basenach otwartych. Ja pamiętam je i z 19 roku, i z 20 roku. I zawsze był przytaczany przykład z roku bodaj, albo chyba 18.
gdzie ten sezon został wydłużony, natomiast mija 31 sierpnia i wszystko siada. Nie ma ani żywej duszy, to są dosłownie pojedyncze osoby, które przychodzą, bo no jednak powoli już młodzież, która studiuje, chociaż teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zazwyczaj było tak, że młodzież, która studiuje, już powoli wyjeżdża do miejsc, w których studiują. Młodzież szkolna idzie do szkoły. Dzieci, które przyjeżdżały pod opieką rodziców, siłą rzeczy podlegają jakiejś opiece. To nie jest tak, że ten pomysł nie jest racjonalny, bo na papierze to jest z wszechmiar racjonalne, czyli 15 września, piękna pogoda, kolejne dwa tygodnie, wydłużyć ten termin. Natomiast zachowania dotychczasowe zachowania, nazwijmy to konsumentów tych wszelkich kąpieli wodnych, wskazywały, że wraz z końcem wakacji kończyło się zainteresowanie. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Przechodzimy do realizacji punktu 16, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę miejską. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, w wyniku działań podjętych przez miasto, działań związanych z projektowaniem ulic pomiędzy Aleją Kaczorowskiego a ulicą Zagrodową i w wyniku stworzenia tych dokumentacji została wszczęta procedura ZRID, czyli taka procedura wynikająca z specustawy drogowej o ułatwieniach drogowych. I w wyniku zastosowania tych przepisów miasto przejęło nieruchomości od prywatnych osób na potrzebę budowy drogi, a osoba, właściciel tej przejętej nieruchomości zwrócił się do mnie, do miasta, do urzędu z wnioskiem o przyznanie nieruchomości zamiennej, czyli za to, co zostało odebrane przez pod budowę drogi ten mieszkaniec, ta osoba wskazała nieruchomość, która ewentualnie jakby interesowała stronę. Jest to nieruchomość nasza, miejska, działka o powierzchni około 600 metrów kwadratowych w kształcie takiego, nazwijmy to, prostokąta o szerokości 6 metrów, długości 100 metrów, czyli działka, nieruchomość, która sama działka nie może być w żaden sposób zagospodarowana, zabudowana ze względu na te proporcje i w związku z tym pozytywnie ten wniosek zaopiniowałem. Oczywiście potrzebuję zgody państwa radnych na to, żeby to mogło się zmaterializować, czyli żeby można było przyznać taką nieruchomość zamienną. Dodam również, że ta działka, ta nieruchomość jest położona w niedalekiej odległości od nieruchomości, która była przedmiotem dyskusji przy poprzednim projekcie uchwały. Również dla tej nieruchomości, dla tej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę wielorodzinną i usługi. Dziękuję. Niewątpliwie za teren zajęty pod ulicę, pod drogę należy się poszkodowanemu odszkodowanie, ale z kolei zamieniać tak łeb w łeb można rzeczy porównywalne. Nawet patrząc na mapę, te rzeczy trudno porównać, mimo że są podobne powierzchniowo. Mam nadzieję, że koledzy radni, szczególnie Komisja Finansów z przewodniczącym na czele, dbając o finanse miasta, wezmą to pod uwagę, dlatego że działka jest warta tyle, ile zechce za nią zapłacić kupujący i za ile zechce sprzedać sprzedający. A doskonale wiemy, w jakich cenach, za jakie pieniądze sprzedawały się działki w tamtejszym terenie. Śmiem twierdzić, że sprzedaż tej działki na wolnym rynku przyniosłoby zdecydowanie większe korzyści finansowe miastu niż zamiana, tak jak to się ma odbyć. Życie pokazuje, że czasami wstrzymanie się od pewnych działań
daje zdecydowanie większe efekty finansowe. Tu możemy sobie przywołać taki film jak Zróbmy sobie wnuka, prawda? Co pokazuje podobną sytuację. Myślę, że zdecydowanie większy zastrzyk gotówki miasto otrzymałoby w wyniku postępowania przetargowego w stosunku do tej nieruchomości. Dziękuję. Szanowni Państwo, no cóż, ja proponuję, Państwo decydujecie. Jeśli będzie przeważy ten głos w Radzie, który prezentuje pan Jarosław Okliński, czyli no nie będzie zgody, to oczywiście nie będzie tej wymiany i no być może będziemy szukać innego rozwiązania. Natomiast ja uważam również, że ta procedura z RIT nie jest niczym przyjemnym dla właściciela nieruchomości. Nie jest niczym przyjemnym w tym sensie, że jest to jednak utrata pewnej własności. Oczywiście za odszkodowaniem, no ale to już jakby decyzja Państwa Rady. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, w związku z tym zamykam dyskusję w przedmiotowym punkcie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę miejską? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Przeciw było 2 radnych. 1 radny się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę miejską. Przechodzimy do realizacji punktu 19 porządku sesji. Wolne wnioski i informacje. Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek nałożony na mnie jako przewodniczącego Rady, przedstawiam informację o działalności Rady od poprzedniej sesji zwyczajnej. Informuję, że w dniu 22 lutego 2021 roku do mnie jako do przewodniczącego Rady wpłynęło pismo mieszkańców ulicy Stodolnej z prośbą o zainteresowanie się tematem zalewania posesji i domów przy tej ulicy. Pismo przekazałem panu burmistrzowi wraz z prośbą o zbadanie przedstawionego problemu oraz ewentualne podjęcie w ramach przysługujących uprawnień działań zmierzających do jego rozwiązania. W dniu 25 lutego bieżącego roku do Rady Miasta wpłynęła skarga na działalność burmistrza miasta w sprawie dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Skarga została przekazana zgodnie z zapisami statutu miasta do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 1 marca bieżącego roku wpłynęło pismo z prośbą o wsparcie inicjatywy bezkosztowej budowy pomnika żołnierzy wyklętych niezłomnych. Pismo wraz z odpowiedzią udzieloną wnoszącemu zostało przekazane do wiadomości Państwa Radnych. W dniu 8 marca bieżącego roku do Radnych Miasta Łuków wpłynął apel dotyczący rozważenia zmiany nazwy dowolnego ronda na Rondo Praw Kobiet. Apel został przekazany Państwu Radnym na służbowe skrzynki mailowe. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski i informacje? Pierwszy wniosek to jest sprzątanie ulic w mieście. Wiem, że już zamiatarki na drogi, na ulice, chodniki miejskie już wyjechały, już widać poprawę, ale mieszkańcy tutaj narzekają na drogi powiatowe, wojewódzkie. Czy jesteśmy w stanie wpłynąć, żeby tam również coś się zmieniło? Tutaj kątem oka patrzę w kierunku pana przewodniczącego, kiedy takie sprzątanie dróg powiatowych nastąpi. Druga rzecz, wniosek o podjęcie interwencji jako burmistrz miasta. Chodzi o pracowników ZUS-u naszego łukowskiego. Dostałem kilka zgłoszeń anonimowych, że wraca temat do reorganizacji placówki terenowej w Łukowie. Ten temat wraca już trzeci raz. Poprzednie próby zostały na szczęście zakończone fiaskiem, ale widać, że komuś bardzo zależy w Lublinie, aby nasz inspektorat w Łukowie został zmniejszony tak naprawdę do biura podawczego. Nie chciałbym, żeby sprawy łukowskich przedsiębiorców były załatwiane w Lubartowie, więc tutaj prośba
do pana burmistrza. Jak słyszy nas poseł Skwarek, również do posła, no nie chcielibyśmy, żeby ten nasz Łuków, ta instytucja w Łukowie została pomniejszona. Dziękuję bardzo. Państwo przewodniczący, państwo radni, w tej kolejności, w jakiej pan Mateusz powiedział, pan radny Mateusz Popławski, więc tak, nasze ulice, nasze place zostały rzeczywiście już co najmniej raz wysprzątane. Będziemy oczywiście na bieżąco robić. Dzisiaj pan dyrektor również przekazał informację na temat zamówienia nowej zamiatarki, ale to jeszcze na tą nową nam przyjdzie poczekać. Dysponujemy dwoma takimi urządzeniami. Chcę, żeby w sezonie szczególnie ta taka zamiatarka chodnikowa, żeby ona była cały czas ciepła i cały czas pracowała. Jeśli chodzi o pytanie do ZUS-u, do Lublina, to przygotujemy jutro takie pismo z prośbą o wyjaśnienie, czy jest coś na rzeczy, a jednocześnie wniosek, jeżeli jest na rzeczy, to żeby tego ruchu nie wykonywać, to znaczy, żeby nasi mieszkańcy, przedsiębiorcy mieli nieograniczony dostęp do tej usługi. Dziękuję. Ad vocem do wypowiedzi pana radnego Mateusza Popławskiego. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, też to sprzątanie zostało już rozpoczęte. W dniu wczorajszym chociażby kilkanaście worków. Zaczęliśmy od tych grubszych rzeczy, te małpki, które tutaj radny Łukasz Bober wymienił na wybiegu dla psów. To niestety pełne są pobocza tego materiału i naprawdę kupę tego szkła zebraliśmy i zbieramy dalej. Jak zostaną właśnie te grubsze rzeczy posprzątane, wówczas weźmiemy się za zamiatanie ulic. Mam nadzieję, że przed świętami to zostanie zrobione. Troszkę ta zima nam tutaj opóźniła, ale działamy. Ja w jednej kwestii, informacja to jest taka, że z kolegą Boberem napisaliśmy trzy pisma i dziękuję, że Urząd Miasta odpowiednią przesłał dalej, czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg i Krajowych Autostrad, nasze zapytania i uwagi, że tak powiem. Jaki będzie finał, zobaczymy, ale bardziej ja w kontekście teraz takiego wolnego wniosku, chociaż nie chciałbym, żeby był wolny. I proszę pana burmistrza o przygotowanie względnie ostatnich dokumentacji poczty, korespondencji czy też notatek służbowych w sprawie chodnika, czy chcielibyśmy chodnika na Łapiguzie. Wiem, że już są czynione pewne kroki w tym kierunku, żeby spróbować aktywniej wymóc na Generalnej swoje działania, ale też chciałbym przygotować się odpowiednio, żeby kolejne zapytania nie były takie zerowe, tak? Tylko będące na pewnej wiedzy. Więc jeśli mogę prosić, panie burmistrzu, chciałbym właśnie jakąś taką z trzech lat korespondencję, notatek, jakie miasto działania podjęło, tak żebym mógł też z mieszkańcami się na ten temat podzielić. Dziękuję. Panie radny Pogonowski, myślę, że wiele informacji na ten temat, na interesujący pana temat, otrzyma pan od byłego radnego, pana Henryka Soćki, który bardzo bogatą korespondencję prowadził z odpowiednimi organami i tam wiele informacji można od niego uzyskać i kontynuować tę ważną dla miasta inwestycję, która w końcu być może się uda ją doprowadzić do końca. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 20 porządku sesji. Zamknięcie. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 38 zwyczajnej sesji Rady Miasta. Dziękuję wszystkim za udział. Życzę państwu spokoju i zdrowia. Dziękuję bardzo.